Pierwszy inauguracyjny odcinek MIDI. Nie będzie to długi odcinek, w zasadzie to będzie zapowiedź prawdziwego odcinka, który pojawi się, myślę, w sobotę. W sobotę postaram się go wrzucić. Generalnie powiem tak, zakupiłem w zasadzie tylko, okazało się, przejście jack 6.3 na RCA, za które zapłaciłem 2,20 za sztukę w sklepie elektronicznym. Ale wszystkie szczegóły i wszystkie omówienia, jeśli chodzi o konkretne podłączenie Rolanda do Atari, co jest potrzebne, włącznie ze swoimi doświadczeniami, mam tu na myśli oczywiście brak zasilacza, który sobie dobrałem i przerobiłem, bo była inna polaryzacja, podłączenie kabla od Atari do Rolanda, oczywiście mam tu na myśli MIDI, w ogóle kompletne informacje, czyli to, co ja przeszedłem, żeby to urządzenie podłączyć po jego zakupie i co zrobiłem, zaprezentuję Wam to wszystko w takim już prawdziwym pierwszym odcinku MIDI, który ukaże się, tak jak mówię, najprawdopodobniej w sobotę. Natomiast w tej chwili chcę Wam pokazać po prostu, jak to wygląda. Generalnie powiem tak, Amiga, na Amidze słuchamy modułów, a na Atari ST posłuchamy sobie teraz tego przez chwilę. Utwór na pewno Wam znajomy. Pochodzi z pewnej gry, dość istotnie znanej zresztą. Także zapraszam na takie krótkie odsłuchanie, a na taki prawdziwy już odcinek, bo to jest taki inauguracyjny, można powiedzieć, zapraszam w sobotę. Także miłego słuchania. OK. Uruchomiony w tej chwili jest Cubase Mini, tak się nazywa, jest to darmowa wersja Cubase'a, najprawdopodobniej sporo okrojona. Powiem tak, z MIDI dopiero zaczynam swoją przygodę, więc wszystko, co was, w zasadzie Wam omówię w sobotę, to są moje doświadczenia i znając życie, te informacje są dla osób bardzo początkujących, mam na myśli właściwie też siebie, dlatego na pewno przydadzą się każdemu, kto planuje coś takiego zacząć robić. W każdym razie nie zanudzam. Miłego słuchania. Zapraszam.
To był taki króciutki wstęp do tego, co nas czeka w odcinkach MIDI. Jak widzicie, sprzęt działa, wszystko funkcjonuje tak jak należy. Dzisiaj to wszystko podłączyłem, sprawdziłem, co mnie osobiście bardzo cieszy. I generalnie rzecz biorąc, mam nadzieję dzisiaj poodsłuchiwać sporo muzyki, a mam sporo tych plików z różnych gier. Nawet nie wiem, zobaczymy co to jest jeszcze tak na szybko. Nie wiem, on chyba nie obsługuje długich nazw, albo może je obsługuje, nie sprawdzałem. Zobaczymy. Czego tu on zaczyna od to? No zobaczmy co to. Coś. Niby coś odczytał, ale... A, tu się jeszcze... No, muszę się tym, słuchajcie, pobawić, bo jest cała masa różnych ustawień. Powiem wam szczerze, że ja nie mam żadnego pojęcia, co tu jest do czego. I na pewno będzie masa zabawy z tym wszystkim, żeby to opanować, powiem uczciwie. Zobaczmy jeszcze to. Będzie dużo zabawy, żeby to wszystko opanować. Przy okazji jeszcze zapuszczę tutaj komputer. Tam mam sporo plików pozgrywanych. Pobawię, zobaczymy co tu w ogóle jest. Saksofon. Tu jeszcze fajną opcję znalazłem, wiecie. Teraz zobaczymy. O, tutaj się przestawiało też instrumenty. Tak na szybko jak zobaczyłem. Jeszcze sekundkę. Przedłużam ten odcinek, ale specjalnie, bo powiem wam szczerze, że sam jestem zadowolony. Nie wiem, czy ja ten utwór już włączałem. O, to jest króciutkie, to nie. Jeszcze weźmy, może weźmy tytułowy, może bo on jest chyba najdłuższy, albo jakoś tam poziom szósty. To jest generalnie muzyka nie z niczego innego jak z gry Contra na SNES-a. O, komputer się drugi uruchomił. Ok. Słychać różnicę, nie wiem czy wy ją słyszycie. Jeszcze raz to zapuszczę, bo nie wiem, czy akurat na kamerze wy to słyszycie wszystko, co ja. Są po prostu zmiany. Tak, wy.
No, muszę wam powiedzieć, że muszę się tym naprawdę pobawić, bo tu jest cała gama różnych opcji. I generalnie rzecz biorąc, ja osobiście nie wiem, co jest do czego. Jeżeli poczekacie chwilę, ja to zaraz zarzucę, to na koniec puszczę wam jeszcze utwór, no myślę, bardzo dobrze znany amigowcom. Z jednej z gier, bardzo dobrych zresztą, przynajmniej i ja tak jak uważam. Wspomniałem, na pewno znacie tą melodię. To jest ukłon w stronę oczywiście MGR-a Zygadło. No i jego wspomnień z tą grą. Także posłuchajmy tej aranżacji. No i do zobaczenia w sobotę na kanale MIDI.